Poranek Radia TOK FM. Minęła 7:28 i witam pana ministra Sławomira Nowaka. Transport, budownictwo, gospodarka morska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Chciałabym zacząć od nieco innego tematu. Panu podlega Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. I jesteśmy w takiej oto sytuacji, że komisja, której przewodniczył pan minister Miller, formalnie się rozwiązała. Jest raport, którego właściwie, o którym nie ma kto przypominać. Jaki w takim razie jest status tej państwowej komisji, która panu podlega? Powołał pan zresztą na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego tamtej komisji niedawno. I czy ta komisja po prostu nie powinna stawać przed opinią publiczną, odpowiadać na te teorie różne spiskowe, które się pojawiają? No i jednak próbować przypominać, że coś w tej sprawie ustalono i że nie jest tak, że żadnego śledztwa nie było, bo w takiej jakby jesteśmy sytuacji dzisiaj. Rzeczywiście związki między tą permanentnie działającą komisją, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, a komisją, tak umownie nazywamy to komisją Millera, tą specjalną komisją powołaną do zbadania tego wypadku specjalnego, jest czysto nieformalny. Tam część członków obecnej komisji zasiadała w komisji Millera, ale związki, jak powiedziałem, są wyłącznie nieformalne. I oczywiście można mieć oczekiwanie natury czysto takiej publicystycznej, żeby ktoś to komentował, żeby ktoś wychodził, żeby ktoś dawał odpór tym absurdom, które się pojawiają i tym takim... Już nawet trudno mi opisać, znaleźć odpowiednie przymiotniki, żeby opisać obecną aktywność Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza w tej sprawie. Natomiast ta komisja, ja bardzo przestrzegam tej linii demarkacyjnej między władzą polityczną, jaką jest minister, ministerstwo, w stosunku do niezależnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To, co jest wartością, moim zdaniem, demokratycznego państwa, to jest ten rozdział, taki bardzo, bardzo szczelny, bardzo taki higieniczny rozdział między władzą polityczną a niezależnością tej komisji. I to, co powołując pana prezesa Laska na funkcję właśnie przewodniczącego komisji, obiecałem mu to wówczas, że będzie działał w sterylnych warunkach pełnej niezależności, żeby się w ogóle nie przejmował naciskami politycznymi, bo takich po prostu nie będzie. No i po prostu starałem się tego przestrzegać i w związku z tym ani nie sugeruję, ani nie wywieram żadnego nacisku na większą aktywność członków komisji w tłumaczeniu tych absurdów, do których dopuszcza się Jarosław Kaczyński. No i mogę wyłącznie liczyć, podobnie jak pani redaktor, jako obserwator tej sytuacji, że członkowie byłej komisji Millera wykażą się większą aktywnością w mediach, tłumacząc opinii publicznej nam wszystkim, jak to wszystko wyglądało. No dotychczas w apogeum tych wszystkich sporów się nie wykazali, tak jakby się nie czuli odpowiedzialni za to. No to spór, jednak... pani redaktor, jest natury czysto politycznej. Przecież tu nie chodzi o wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Nie chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu czy Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o snucie tej mgły, w której oni chcą budować swój kapitał polityczny wyłącznie. Znaczy to żebyśmy oddzielili szukanie prawdy od takich, powiedziałbym, takiego wulgarnego uprawiania polityki w stylu właśnie Jarosława Kaczyńskiego, niestety na grobach Smoleńskich. Ja to oddzielam, ale jeżeli występuje prezes Polskiej Akademii Nauk, który mówi, że polscy uczeni będą niewiarygodni, więc rząd niech przyjadą i zajmą się tym zagraniczni, to ja mówię, że niech może najpierw ci polscy eksperci próbują pobronić swojego stanowiska, bo jednak myślę, że do części ludzi trafią argumenty, które zostały zawarte w komisji Millera. No nie wszyscy są zwolennikami teorii spiskowych, ale są zdezorientowani. Jeszcze wierzę w to, że nie wszyscy, większość chyba nie jest. No. Czyli większość odrzuca jednak właśnie, ten absurd. No. Ale jak tak dalej pójdzie, to przestanie odrzucać i uwierzy. No mamy do czynienia z takim procesem systematycznego zatruwania opinii publicznej wizjami Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza. I ja mogę tylko powiedzieć jako polityk, że zresztą o tym mówił premier w piątek w Sejmie, znaczy, że można uprawiać politykę w inny sposób, taki bardziej cywilizowany, a niekoniecznie w ramach
huku, krzyku w czasie, kiedy powinno się w rocznicę wspominać naszych przyjaciół, których tam straciliśmy, uprawia się politykę. No, ale tak, tak już jest. No. Liczy pan dni do euro? Chyba jak każdy z nas, tak. No i co a ja jeszcze? Szczególnie. Czym jeszcze nas pan zaskoczy przed euro? No, nie będę specjalnie zaskakiwał. To, co mam do zakomunikowania opinii publicznej, jeśli chodzi o plany transportowe, to sukcesywnie jest jakoś przedstawiane. Mamy przygotowane już w 100% plany transportowe kolejowe, lotnicze i drogowe. Drogowe również oczywiście takie alternatywne, uwzględniające zarówno połączenie do Warszawy Stryków-Konotopa, jak i dotychczasowe połączenie krajową jedynką. Więc te plany transportowe są złożone w spółce organizującej Mistrzostwa Europy. Są zatwierdzone i w ramach nich przygotowujemy się również do specjalnego oznakowania na drogach krajowych dla tych, którzy przyjadą do Polski, którzy będą się poruszali po drogach. Natomiast według opinii UEFA, według prognozy spółki PL2012, wzrost ruchu na drogach krajowych i autostradach z tytułu organizacji euro będzie nie większy jak 10%. Czyli to nawet nie jest przyrost na poziomie długiego weekendu. Czyli gdzie będzie najwięcej? Kolej, samolot? Tak, większość kibiców przyleci samolotami i przyjedzie pociągami. Zakontraktowanych pociągów takich specjalnych, zagranicznych mamy już kilkadziesiąt. Dodatkowo w rozkładzie jazdy od 1 czerwca, w tym specjalnym rozkładzie jazdy na euro, który PKP PLK przygotowuje, będą dodatkowe połączenia kolejowe między miastami i gospodarzami, będą specjalne pociągi podstawiane dla kibiców przed rozgrywanym meczem i zaraz po rozgrywanym meczu. Tutaj spółka PKP Intercity wyposażyła się w dodatkowe składy rezerwowe, także mamy tą rezerwę bardzo, bardzo dużą i naprawdę nie spodziewam się jakichś kłopotów w tym względzie. Lotniska są przygotowane akurat bardzo dobrze, więc oddajemy kolejne nowe terminale. Wczoraj oddany jest terminal, chociaż nie w mieście bezpośrednio zaangażowanym w organizację, bo w Rzeszowie, ale do tej grupy miast, które modernizują lotniska, dołączył wczoraj Rzeszów, czyli już mamy nowe terminale w Gdańsku, we Wrocławiu, w Rzeszowie. Za chwilę otwieramy w Poznaniu. Za chwilę będziemy otwierali połączenie między Warszawą, Śródmieściem przez Służewiec do Okęcia, czyli połączenie kolejowe. Pierwsza po wojnie tak naprawdę zupełnie nowa linia zbudowana na Okęcie. Ja już tam byłem, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Takich jeszcze powodów do satysfakcji będzie całe mnóstwo. Oczywiście nie wszystko się udało i to jest, ja o tym mówię bardzo uczciwie i otwarcie. Ale jeśli chodzi o przejezdność, bo pewnie też to pytanie padnie, ja zapowiedziałem, że udzielę tej takiej kompetentnej odpowiedzi na początku maja, jeśli chodzi o to, czy będziemy w stanie puścić ruch po A2, czy nie. A jak pan, takie jakie pan czuję? Ma przeczucia? No wolałbym się swoimi przeczuciami nie dzielić. Jeszcze nie dzielić, bo też nie chcę wywoływać niepotrzebnych, złych emocji. Ja byłem poniedziałek, zrobiłem cały objazd budowanych odcinków A1, A2 i obwodnicy południowej Gdańska. Stan zaawansowania prac na A1 rzeczywiście pozostawia jeszcze wiele do życzenia i tutaj rozmawiamy, ja też będę rozmawiał z irlandzkim ministrem transportu, bo irlandzkie firmy budują ten odcinek. Jestem niezadowolony z postępu prac na tym odcinku, więc będę interweniował też u władzy politycznej, u mojego kolegi z Irlandii. Natomiast na odcinku A2 jest szansa. Rzeczywiście ten postęp jest bardzo duży. Widać tam mobilizację. Mamy kłopoty takiej natury formalnej, biznesowej. Sąd ogłosił upadłość spółki tak. DSS, głównego lidera konsorcjum na odcinku C. Ale podobno nie miało to wpłynąć na tempo prac. I nie wpłynęło. Mamy do czynienia z bardzo rzetelnym współkonsorcjantem firmy DSS. To jest fundusz Bigel Crystal, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo fachową firmą. Był odpowiedzialny za budowanie wszystkich obiektów inżynierskich na tym odcinku i wszystkie wykonał w 100% rzeczywiście w rekordowym tempie. Przejął liderowanie w konsorcjum. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. No, widać też mobilizację po ich stronie. Nasze pełne wsparcie.
No i mam nadzieję, że te prace nie zwolnią nawet na chwilę. Spróchniałe podkłady kolejowe, wypadające śruby, przerdzewiałe mocowania. Tak wyglądają tory na Dodżank, jednej z ważniejszych szynowych tras biegnących w pobliżu naszej zachodniej granicy. To na YouTube taki filmik krąży, pokazujący tę rozpacz. Nasze radio tym się zainteresuje. Czy panu w ogóle ta sprawa jest znana? Takich połączeń, takich szlaków kolejowych, gdzie mamy drewniane podkłady, jest w Polsce spruchniałe, bardzo dużo. Spruchniałe. Drewniane, czyli w wielu sytuacjach spruchniałe, dlatego że od dziesiątek lat nieremontowane, niekonserwowane. Te wszystkie szlaki kolejowe, które są jakby kluczowe z punktu widzenia utrzymania siatki połączeń, one są w należytym stanie i tutaj nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo na kolei to jest podstawowa sprawa. Dla mnie osobiście, również politycznie, to jest sprawa najważniejsza. Więc konsekwentnie prowadzimy program modernizacji, a dodatkowo to z czym za chwilę zresztą będę jechał do Brukseli wspólnie z panią minister Bieńkowską, żeby przekonywać komisarzy do poszerzenia programu operacyjnego, czyli możliwości dofinansowania ze środków unijnych, to jest program rewitalizacji linii. Czyli oprócz tych wielkich modernizacji, jak między Gdańskiem a Warszawą na przykład mamy, chcę wprowadzić do końca jeszcze kadencji 10 projektów rewitalizacyjnych, które szybko, no i nie małym oczywiście, ale stosunkowo mniejszym nakładem środków niż w przypadku modernizacji, szybko przywrócą nam zdolności technologiczne szlaków kolejowych. Więc na tym bardzo zależy, żebyśmy na tę zgodę uzyskali i konsekwentnie będziemy modernizowali szlaki. Natomiast też nie ukrywam, że w Polsce potrzebny jest audyt linii kolejowych, bo wiele jest po prostu niepotrzebne. Czy tyle jest nam potrzebne? Mamy bardzo bogatą sieć kolejową w Polsce, odziedziczoną jeszcze po ostatnich latach, więc ona miejscami naprawdę jest kompletnie niepotrzebna i trzeba będzie podjąć decyzję o likwidacji. Bardzo dziękuję. 7:40 minęła. Pan Sławomir Nowak, minister transportu, był gościem poranka. Trochę mnie pan zmartwił, że tą Państwową Komisją Badania Wypadków, ponieważ ja jednak liczyłam, że oni poczują się w obowiązku. Możemy wyłącznie jako obywatele apelować do niezależnej komisji i będę bronił zresztą tej niezależności. Apelujemy do niezależnej komisji. Tak, bardzo dziękuję panie ministrze.